Witajcie, Rafał z tej strony. Wiele osób pyta mnie na bieżąco, właściwie zadaje mi setki tych samych, niekończących się pytań, jakiego pierwszego drona sobie kupić przy ograniczonym budżecie. I te budżety zwykle są bardzo mocno ograniczone. Zwykle nie mówimy nawet o kwocie 1000 zł, tylko o połowie tej wartości. I dzisiaj staję przed dużym wyzwaniem, żeby przygotować dla Was taką audycję, która będzie przewodnikiem zakupowym, gdzie pokażę, jakie jednostki są warte zakupu w niewielkich pieniądzach. Kiedyś mówiliśmy o 200 dolarach, że to jest taka magiczna kwota, gdzie można kupić w miarę drona fajnego do nauki, który będzie latał, nie ucieknie na mnie, spadnie i tak dalej, trochę polata. Dzisiaj mówimy, jako że poprzeczkę zawiesiłem trochę wyżej, o kwocie 150 dolarów. Przygotowałem dla Was 7 propozycji godnych uwagi. Oczywiście one mają swoje ograniczenia, bo wiadomo, że kwota też jest niewysoka, ale w tej cenie uważam, że to są najlepsze propozycje aktualnie. Na koniec 2020 oczywiście te sytuacje podlegają też zmianom. Modele wchodzą nowsze, starsze ustępują i tak dalej, ale też mamy szereg promocji. O tym dzisiaj powiem. I słuchajcie, zanim zaczniemy, jeszcze jedna ważna rzecz, a mianowicie te drony, które wybrałem, one wszystkie są wyposażone w GPS. Wszystkie lata stabilnie, to znaczy, że Wam nie spadną, i starałem się wybrać też te drony, którymi można się nauczyć latać, czyli dość fajnie się operuje. W większości przypadków można wyłączyć GPS i polatać też w trybie ATI, czyli zdać się tylko na swoje siły, na swoje umiejętności i poćwiczyć te umiejętności. Natomiast wiadomo, że nie są te drony idealne. Zwykle mają kamerę zabawkową, ale jeżeli macie faktycznie w przyszłości jakieś widmo większego budżetu, zawsze można pomyśleć o kamerze Insta360 Go, którą można zamocować na chwilę, a cieszyć się nią też podczas na przykład wakacji czy wyjazdów weekendowych jako odrębnej kamerze, nawet do kręcenia prostych vlogów czy ujęć na social media. Więc to jest to jedno ograniczenie. Drugie ograniczenie, zwykle tego typu drony nie mają gimbala. Dlatego Insta360 Go ma wbudowaną stabilizację, ma fantastyczną aplikację też FPV, która pozwala nam nagrywać do 5 minut ujęć, także całkiem dobrze to wygląda. W tym przypadku, jeżeli chodzi o tego typu tanie drony, zwykle nie mamy gimbala i obraz jest, jeżeli mamy drona w zawisie, jest w porządku, jeżeli leci, wiadomo, że mamy obraz FPV, czyli odzwierciedla pozycję drona w danej chwili. Więc to jest ten tak zwany disclaimer, czyli to jest ta uwaga wstępna. Ale myślę, że tak czy inaczej jesteście w stanie dużo skorzystać z tego przewodnika. Będziemy przeglądali 7 propozycji, od najdroższej do najtańszej, zatem do dzieła. Propozycja numer 1 jest to dron JJRCX11. Fantastyczny dron, lata praktycznie jak Mavic 1, jak Mavic Pro, ja nim wiele razy latałem. Ma rozkładane ramiona, waży 640 gramów, lata około 20 minut. Rozdzielczość kamery 2K, czyli nie jest najwyższa, ale tak jak mówiłem wcześniej, zwykle te kamery tak czy inaczej mają bitrate zabawkowy, więc one się nadają do takich rzeczy pomocniczych. Działa na pakietach dwucelowych, pojemność 3400 mAh, czyli całkiem ładna jak na takiego taniego drona. Kontroler działa nam na paluszki 2x AA. Prędkość maksymalną 40 km na godzinę. Jego mocne strony to oczywiście GPS wbudowany, to oczywiście inteligentne tryby lotu, proste, ale jednak są, jest Circle, Follow jest Electronic Fence, jest Indicate Flight, barometr oczywiście i też ma optyczny czujnik, także dość fajnie to wygląda jak na drona, który kosztuje około 150-160 dolarów. Jest to najdroższy dron w naszym zestawieniu, już dron z tradycją, ale jednocześnie bardzo ceniony. On swojego czasu kosztował znacznie więcej, bo prawie 1000 zł. Na miejscu drugim umieściłem nowość, bardzo ciekawy dron, też JJRCX17. Ciekawe dlatego, że jest nie tylko nowy, ale ma fajne ubarwienie, bo występuje w dwóch kolorach. Albo pomarańczowy, trochę jak Otel Evo, lub też w kolorze zielonym. Kapitalnie wygląda w powietrzu. Tak jak mówiłem, stosunkowo nowy, fajny dron. Godny uwagi, waży 0,5 kg. Jeżeli chodzi o inne sprawy, ma akumulatory trzycelowe o pojemności 2850.
Szacowany czas lotu około 25-30 minut. Ja bym był ostrożny i bym stwierdził, że około 20 minut na pewno na pakiecie polatamy. Także jest całkiem nieźle. Zasięg jest większy, 800 do 1000 metrów. Mówi się o takim zasięgu, czyli to wygląda naprawdę fajnie. Kamera reklamowana jest jako 6K. Sami widzicie, jak to wygląda przy nowościach. Natomiast gimbal jest dwuosiowy. To jest jedyny dron w naszym zestawieniu, który jest wyposażony w gimbala. Już za 150 kilka dolarów jesteśmy w stanie takiego drona sobie kupić. Bardzo ciekawa propozycja i uważam, że w tej chwili, jeżeli chodzi o nowości, w drugiej połowie 2020 to jest jedna z ciekawszych nowości, o której mówię dzisiaj. Propozycja numer 3 jest to bardzo fajny dron MJX Bax 5 5W, z tego względu, że on został po pierwsze zaktualizowany, jest upgrade, był robiony w 2019. Po drugie jest to dron, który już jest długo na rynku i on zyskał sobie wielu wielbicieli, a jednocześnie jego cena bardzo spadła, bo pierwotnie kosztował ponad 200 dolarów, w tej chwili mamy możliwość zakupu za około 150-160 dolarów. Ciekawa propozycja i jego cechy główne, słuchajcie, to na pewno to, że ma moc bezszczotkowe silniki, ma bardzo dobry zasięg, bo około 600 metrów, mówi się nawet o tym. Czas lotu około 20 minut, czyli jest też w porządku. Wybrałem te drony, które nie latają bardzo krótko. 20 minut to jest przyzwoity czas, żeby sobie poćwiczyć i potrenować te podstawowe umiejętności, jeżeli chodzi o latanie. Może być tutaj kamera zastosowana albo Full HD, albo 4K. Mamy do dyspozycji dwa warianty. Oczywiście bezszczotkowe silniki, oczywiście GPS, wsparcie, jeżeli chodzi o hovering, ma bardzo precyzyjny zawis, inteligentne tryby lotu, czyli klasyka. One oczywiście są w wersjach podstawowych, ale nadal mamy je do dyspozycji, także bardzo ciekawa propozycja i uważam, że jest godne uwagi. Pakiety 7,6V, czyli dwucelowe, o pojemności mniej więcej 2,5 tysiąca mAh. Kolejna bardzo dobra propozycja to jest SJRC F11. On występuje w dwóch wersjach. My tutaj omawiamy tę wersję starszą, dlatego że ta wersja nowsza 4K kosztuje ponad 200 dolarów. Ta wersja starsza kosztuje około 150 dolarów. Fantastyczny dron, też bardzo dobrze lata. Naprawdę w powietrzu spisuje się niemal jak Mavic pierwszy, tak jak powiedziałem. Ten dron waży około 500 gramów. Jest wyposażony w tej tańszej wersji w kamerę o rozdzielczości 2K. Wyposażony jest w silniki bezszczotkowe. Czas lotu około 28 minut, także wygląda to bardzo dobrze pod tym względem. Dystans nawet mówi się, że do 1200 metrów poza miastem, jeżeli chodzi o możliwość sterowania tym dronem. Oczywiście GPS i te podstawowe funkcje inteligentne również jest wyposażony w to i ma też optyczny czujnik. Funkcjonalność Follow Me i uważam, że to jest jeden z lepszych dronów i uważam, że to jest jeden z lepszych dronów, jakie można polecić z tych klasycznych dronów, które już są dość długo na rynku. Następna propozycja i pierwszy dron w naszym zestawieniu, który nie ma składanych ramion, ale jest wyjątkowo odporny na kolizję, to jest dron JJRC X8. Naprawdę wspaniała konstrukcja i muszę wam powiedzieć, że w powietrzu on wygląda chyba najlepiej z całego tego zestawienia. Ma piękne opływowe kształty, przypomina trochę ptaka, mewę, a może trochę nawet rybę latającą. Genialnie się spisuje w powietrzu, jest bardzo dobry do ćwiczeń i też ma bardzo dobrą aparaturę, która umożliwia loty w trybie ATTI, między innymi ćwiczenia. On został też mocno obniżony. Ja go pamiętam, kupowałem za 800 zł kiedyś, a teraz kosztuje około 100 dolarów, także jego wartość naprawdę spadła, ale jednocześnie jeżeli jego cena spadła, ale jednocześnie wartość jest naprawdę spora, chcę wam powiedzieć. Jego cechy podstawowe, o których można powiedzieć, to jest nieco krótszy lot, bo około 18 minut. Baterie ma dwucelowe. Ten dron ma też bardzo mocne silniki w stosunku do masy. Można podpiąć kamerę do niego, taką jak na przykład GoPro czy inna mała kamera sportowa. Trzeba to oczywiście umiejętnie zrobić, ale on toleruje takie rzeczy i jak najbardziej można polatać też z lepszą kamerką. Masa tego drona wynosi 440 gramów, zasięg pilota w okolicach 300 metrów. Do ćwiczeń jak najbardziej wystarcza i to jest naprawdę fantastyczny dron, taki klasyczny. Uważam, że można go zdecydowanie polecić, szczególnie osobom, które się obawiają latania, bo jest go naprawdę trudno rozwalić. Trzeba się mocno starać, żeby tego drona rozwalić, bo jest wyjątkowo dobrze wykonany, ma solidne ramiona.
przy kolizjach, ja kilka kolizji zaliczyłem tym dronem, nic się nie działo, nawet śladu nie było. Przechodzimy do kolejnego drona w naszym zestawieniu. Już to jest dron z tego roku, to jest Ishin X5, jeden z ciekawszych dronów. Wyposażony jest w serwomotor, ale przypomina nam kształtem i właściwie parametrami również Mavica Mini. I co muszę powiedzieć, że pasują na przykład śmigła, są kompatybilne z Mini. Także akumulator jest bardzo podobny i sam mechanizm. Oczywiście jest to dron budżetowy, tani dron, w okolicach 90-100 dolarów, więc tutaj nie będziemy mieli aż takich dobrych osiągów jak w przypadku miniaka, ale nadal jest ciekawy. Przede wszystkim nadaje się całkiem dobrze do tego, żeby wykonywać fotografie i zdjęcia z zawisu. Do tego ten dron ma bardzo dobry lot i bardzo precyzyjny zawis i długi czas lotu, około 25 można oszacować minut ten czas lotu. Oczywiście on nie jest taki subtelny jak 2 czy 3 razy droższy, czy nawet 4 razy droższy mini, ale do ćwiczeń jak najbardziej się nadaje. Ma piękne światła, długi czas lotu i fantastycznie może nadawać się na pierwszego drona dla osoby, która ma budżet taki mniejszy na pewno. I następny dron, właściwie już ostatni w naszym zestawieniu, który też już jest klasykiem, to jest Ishin 520S. Z tego względu, że jest to podróbka i wizerunek znowu nie Mini, ale Mavica Air. Jest stosunkowo lekki jak do masy i radzi sobie w powietrzu dość dobrze. Może nie jest genialny w 100%, ale radzi sobie dość dobrze. Ishin jest przede wszystkim dronem, który sprawia wrażenie dość solidnego, a jednocześnie dość taniego. Ten dron lata około 16-18 minut, oczywiście wyposażony jest też w GPS i w inteligentne tryby lotu. Jak najbardziej można na to liczyć, jest też Follow Me czy Waypoint nawet, tego typu funkcjonalności. Fajny, dość ciekawy dron z cechami już takich dronów lepszych. Oczywiście kamera zabawkowa i odchyla się poprzez serwomotor, ale to co jest ciekawe, że w tej 520S mamy możliwość regulacji kąta już nachylenia. Także słuchajcie, to są te podstawowe drony, o których chciałem powiedzieć dzisiaj, które są warte kupienia. Kupując te drony, przede wszystkim zaznacie prawdziwej przygody, bo będziecie widzieli, jak się lata dronem. Jeżeli to jest wasza pierwsza maszyna, to będziecie widzieli, mieli wyobrażenie, jak to może być. Oczywiście to nie jest jeszcze ten poziom, który mamy wyżej w przypadku DJI na przykład, ale już daje nam to namiastkę. Niektóre latają naprawdę fajnie, takie jak 11 czy ta X8, naprawdę dobrze latają te drony, a jak się dopnie jeszcze kamerkę o lepszych właściwościach, lepszej rozdzielczości czy stabilizacji, to może być całkiem nieźle. Oczywiście, co jest też ciekawe, że na tych dronach nie traci się tak dużo. Jeżeli go szanujesz, jeżeli go nie rozbijesz, możesz go sprzedać na przykład o 50-100 zł taniej i zwykle dość szybko nabywcy się zdarzają. Nie traci się tak dużo pieniędzy jak w przypadku zakupu na przykład Mavica Mini czy Mavica R2, gdzie możesz stracić 500-1000 zł na takim dronie. Tutaj to co możesz stracić to oczywiście parę stów jak go zgubisz, ale zwykle jeżeli mają GPS to można je namierzyć. To jest to, że wybrałem takie modele najlepsze. Wszystkie linki do produktów znajdziecie pod filmem, także dziękuję serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał był pomocny. Jeżeli tak, to prośba oczywiście o łapkę i subskrypcję tego kanału, a w prezencie mam dla was też darmowy warsztat dotyczący filmowania dronem, takie moje opracowanie online, gdzie takie wytyczne dotyczące filmowania właśnie przekazałem podczas webinaru live i ten webinar mam dla was dzisiaj w prezencie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych epizodach. Cześć!